A więc zaczynamy. Teraz tak, ustawiamy kopioł, to jest na końcu śruby od szufladki. Jest tutaj takie mocowanie końcówki śruby, to jest zabezpieczone. I w stosunku do tego, jeśli kręcimy śrubą, to przesuwa nam się wtedy szufladka. Teraz zrobimy coś takiego. Po kolei. Najpierw odkręcamy całkowicie to zabezpieczenie. Poluzowałem sobie wcześniej, żeby to lżej, bo to dawno nie używałem tego. Odkręcamy jedną i drugą i wyjmujemy te śruby całkowicie. Odkładamy. One będą później przydatne, jak nie będziemy pracować na kopiale. I teraz mamy coś takiego, że to powinno się przesuwać, ale nie wiem, czy to zobaczycie. Teraz spróbuję szufladką poruszyć. O! Widzicie, teraz ładnie, leciutko to sobie chodzi. Ale to będzie musiało nam się przesuwać po kopiale. I teraz kolejna rzecz, która jest potrzebna do kopiału. Oto jest taka metalowa prowadnica. Tutaj jest z klinem i tutaj są dwie śruby i nakrętki do kasowania luzu. A tutaj jest takie miejsce, co wchodzi, teraz nie będę rozbierał, bo to jest tutaj, ta część jest, jakby powiedzieć, prostokątna, a w dolnej części tej prostokątnej końcówki, tam jest taki bolec, który wchodzi w to, a druga część, ten kanałek, będzie się przesuwał po tej listwie, którą będę musiał ustawić sobie pod odpowiednim kątem. A tutaj też odbezpieczone mam te śruby i teraz sobie można tutaj regulować. Potrzebował będę raczej w tą stronę, o ten kąt. Nie wiem jeszcze dokładnie jaki. Tutaj nie ma skali. Zostawiam więcej nadatku na materiale, także ustawię sobie skok sobie sam. O, widzicie? I teraz powstanie, że będzie ta końcówka będzie się przesuwać w tym, po tym stożku. I w tamtą stronę i tak. I w ten sposób, że materiał będzie cieńszy przy kle, a przy uchwycie będzie grubszy. No to teraz, żeby to założyć, muszę odsunąć konika i wyjechać całkowicie poza listwę. Idę z drugiej strony. Odsuwam teraz konika maksymalnie. O. Wysuwam listwę całkowicie poza ten. I teraz tak, muszę trafić najpierw na ten bolec tu od spodu, tak, trafiłem już do końca i teraz, o. O. I teraz mam już trafione. Możecie zobaczyć, jak się samo przesuwa, jak suport będzie normalnie napędzany przez wałek, a jak się przesuwa ten stożek. O, zobaczcie. O. To już jest, ma wykasowane luzy, powiedzmy. No i wystarczy teraz tylko tą jedną śrubę tutaj sobie zakontruję. O. I mamy, z grubsza mówiąc, ustawiony stożek. No i teraz tylko pozostaje nam zacząć toczyć. Także podpieram sobie z powrotem tutaj szkłem. To już tamtą tylnią część, żeście zobaczyli, to teraz zakończymy i pokażę wam z drugiego ujęcia, jak to będzie widoczne na materiale. To już teraz wiecie, jak ten kopiał jest tutaj od tyłu wszystko złożone. Dziękuję.